jest też na pewno. Zdaje się, że tak. Teraz to już jesteśmy na pewno. Także witamy tradycyjnie w Kali, pozostajemy się na filmiku. Właśnie mieliśmy przyjemność przed pierwszy widzek spotkania Okna FM Komet KDF. Kolejka to chyba już ósma, rozgrywek w Miejskiej Halówki, zatem przedostatnia przed zakończeniem rozgrywki. Później, jak wiemy, liga dzieli się na dwie równe połowy. Górna połówka gra sobie mistrzostwo, zawodnik będzie ściągawkę. Walczą o utrzymanie. Komet tego nie wyjmuje okna, gdzie dwa spotkania. KDF nie pokonał do zera de facto, a że zremisował bezbramkowy zespołem Kulotyki. To oznacza, że może kolejce samodzielnym liderem, a samodzielnym liderem jest z tego czasu Komet. W tej kolejce pytanie, jaką przewagę będą wydobyli za dwa punkty na drużyną Anglię. Krzysztof Wójcik. Sędziego? Rzut karny? Na to wygląda. Tak jest, rzut karny dla Kometu. Bardzo dobry i szybki początek. Stara się Michał Kozak. Michał Kozak. 1-0. Mocny bramki, ale bramka poszybował już dużo wcześniej z prawy. Ruch swojej bramki. 1-0. Świetny początek. Jak dla kogo chciałby się powiedzieć, bo to wynika drużyny okna, na pewno tak nie oceniają tego początku. Tym bardziej, że jest kolejna akcja i gubią się piłkarze Komersu, a Krzysztof Kapka ewidentnie tam przypomniał sobie, co działo się w bramie na Starym Mieście w Warszawie. Tak jest. Dużo śmiechu, mało w tym wszystkim. No i nonszalancja Pawła Kiłpy. Co robienia za przyszłego tata wariata. Ale jest wyjaśnione. Strzał, znaczy takie uderzenie ostrzegawcze. Nie miał wiele wspólnego z celnością. Tomasz Sekrecki miał się nie być na meczu, ale kapitan bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków drużynowych. A teraz szansa, błąd Pawła Kozaka, jednak sam zawodnik naprawił ten błąd. No teraz kolejna niedokładność w grze Kometu. Ale bardzo dobra interwencja Nate'a Robinsona. Być może jest tak, że to szybko objęte prowadzenie troszeczkę rozluźniło już drużynę Kometu. Żarty na ławce rezerwowych, no, a na boisku to sporo niedokładności. To Wójcik do Pawła Kozaka, Kozak do Wójcika, ładna akcja. Wójcik powinien dostrzec tam Kozaka, Kozak! A i na to też koło, za wysoko. Pierwsze zmiany z Kometu. Na boisku pojawia się Krzysztof Kapka i Mariusz Czitkowski. Jest także Igor Gąsacz. No i właśnie Igor Gąsacz wypuszczuje piłkę. Indywidualna akcja, ale nie niestety. Próbujemy trochę wyżej. Gąsacz. Gąsacz samodzielnie odgrywa. Okna już powybijane, można powiedzieć. No nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Jest jeszcze dużo czasu, w tym meczu może się wiele zmienić. Pewnie tak, gdyby tylko nawet kilkakolwiek sposób w stanie zagrozić bramce. To mecz na razie wyglądają na bardzo zagubionych graczy w czarnych koszulkach. Kawka. Spokojnie, pałac do tyłu. Piękne podanie Tomka Sekreckiego. Krzysztof Kapka! Samodzielnie! Mógłby podrywać, chyba byłoby to z korzyścią do drużyny. Ale to chyba było pierwsze mocne i celne uderzenie Kapki w tym weekendzie. Nie tego weekendu. W ostatnich dwóch meczach, sobotnich, sprawiało mu to wiele problemów. Nie sprawiało mu teraz tutaj problemu spożywanie popularnego alkoholu z tego początkowego. Z tym zresztą Krzysztof Kapka jest mistrzem. Igor Gontarz ma sporo do udowodnienia trenerowi Krzysztofowi po tym, jak ten bezczelnie zbezcześcił jego obiad w Bieszczadach. Chcieliśmy o tym nadmienić, bo takie ciekawostki są w dole komentarza piłkarskiego. Tak, suche fakty meczowe, to nie jest to. Na co nasi widzowie
czekają, tym bardziej, że wynik tego meczu jest już, no jeżeli nie rozstrzygnięty, to bardzo korzystny dla KMS-u i za chwilę możemy obserwować na boisku tak zwane drużynki. Ja natomiast nie sprawuję drużyny Okna FM na pożarcie. Tym bardziej, że odgryzają się. Nie jest, tak powiem, korzystny do tej drużyny i obraz gry również. A liczę, że mecz nabierze rumieńców. Egrecki z krawką. Spokojne rozgrywanie piłki. Do Sekreskiego i Kapu może zabraknąć. Obydwaj wybierają się z Zimą Marmoty na turniej Hero Cup do Rzeszowa. Jeśli tylko Marmota tam wyjdzie z grupy, zarówno Sekreskiego, jak i Kapu nie obejrzy w tym tygodniu na boisku w Winniku, podobnie będzie z Wójcikiem i z grupą. Wobec tych osłabień Pałac będzie musiał sprostać cel budowy. A że był to trzecia drużyna w ligowej tabeli, jeżeli nic się nie zrobiło. Zwykłe na tabelę powinien wyjaśnić sporo. No prawdopodobnie Żelbut będzie dalej trzeci w tabeli, wyprzedzony przez Małeczkami. Cikowski. Poszukano strzał, jeszcze Cikowski, dochodzący walczy. W międzyczasie na boisku pojawił się Przemek Ziętek. Niecelnie. Ale trzeba przyznać, że uwolnił się spod krycia wzorowo. Jest na boisku Krzysztof Wójcik, zastąpił swojego imiennika i kolegę z Marmoty Kawkę. Wójcik może w nie najwyższej formie, ale walczy do końca jak lew. Daje serce drużynie, w której gra. Nigdy nie odpuszcza i za to jest oceniony przez swoich trenerów. Jędrek. Dobry dzień, Księta Ziemka. Krzysztof Wójcik. Za długo to wszystko Krzysztof Wójcik przekładał tam technikę. Ale już właśnie to jest na miejscu. Nawet zderzył się bliskie spotkanie z Kosem. Kosem, ale tu nie ma odniesienia do niego, bo już uczestniczył raz Kiochem. Ziętek, piękne uderzenie lewej. No ładnie, ładnie. Parada również najwyższej klasy. Igor Gontarz. Zmieniają się dzisiaj zawodnicy Kolasu w ekspresowym tempie. Drugi raz, kiedy Igor pojawia się na boisku, drugi raz jest podniosła klasę do wszystko. Też. Ja z Kiochem! I sprawdziło się to, o czym mówiłem. Mecz nabiera kolorów, a Okno nie powiedziało ostatniego słowa. Trzeba przyznać, że spory błąd klipu do tego komesu. A to takie błędy płaci się najwyższą cenę. Teraz na boisku zabrakło Szczątka Sekreskiego. Pojawił się za to wszystko w sobie, dawno niewidziany z góry komesu. Wyglądasz. To faktycznie jest. Splątał się Igor kolejny raz, nie potrzebuje brzydzi. Jest to taka charakterystyczna cecha tego zawodnika. Wsadzam, nie wiem, natomiast... Teraz dobra interwencja Sowieta, montaż. Montaż tam, dobry cel jest cał, ale kolejna interwencja montaża. Okay. No i pytanie, ile powinno być? 4, 5 do 1? Wydatkiem teraz osądziłem, że to będzie
mówić, ale ten trafiec nie raz, nie dwa, potwierdzenie w tej rzeczywistości. Wszystko wrócić się nie mogło. Można się spodziewać, że zawodnik numer 9 nie będzie miał łatwego życia. Marmozowo 9 łatwo na świecie centrum, czyli zdyzie. Dużym przywilejem ligi świdnickiej dla bramkarza jest to, że ma nieograniczony czas przerywania piłki przy nodze. Coś, co liga klubelska jest do myślenia, tam zawsze obowiązuje 4-sekundowe ograniczenie. Poza. Ma dużo miejsca, pewnie zyskuje się na strzał. Nietelnie. Można być nieprzypiłowany zbyt dobrze. Wczoraj Michał Kozak strzelał bramki dla Marmoty i dla Posesji. No dzisiaj strzelił również dla Tomeczu, o czym trzeba pamiętać. No i mamy korner dla Okien. Bardzo udany weekend Michała. Na kartki obecności Tomka Sekreckiego na parkiecie. No tak, on jest taki, który uspokaja. Uspokaja defensywne i świetnie wprowadza kąt. Krupa! A teraz wysili z takiej podróży do drugiego meczu. I to Rodak, wyszony bój. Ale zbyt krótko okazała się. Sala. Dla Sala. To jest to było, wysiłka na kąta, prawda? Tak jest. 2-1 dla Komety. 2-1, oddajemy głos do studia Sitańczyk.